Jesteśmy na osiedlu Borsigwerk w Zabrzu Biskupicach, najstarszej dzielnicy w Zabrzu. Znaczy Biskupice, tak? Są najstarszą dzielnicą w Zabrzu i to jest część Biskupic. Tak, to jest część Biskupic, aczkolwiek kiedyś takie osobne, zamknięte, może nie zamknięte, ale osobne miasto z własną nazwą. Na tym osiedlu jeszcze się znajdował cmentarz, bo tu ludzie rodzili się, tu mieszkali i tu też umierali. I tu na obrzeżach tego osiedla znajduje się najmniejsza z zabrzeńskich nekropolii. Jest to cmentarz protestancki. Powiedziałbym więcej, te osiedle nawet posiadało własną oczyszczalnię ścieków z XIX wieku. Już w tamtych czasach. Już w tamtych czasach i ta oczyszczalnia do dnia dzisiejszego funkcjonuje. Typowe śląskie osiedle robotnicze, familoki, jedno z modelowych. Tak, proszę panie Marcinie, to jest XIX wiek, to co tutaj oglądamy. Osiedle zostało wybudowane w latach 1863-1870. Tym, który dał pieniądze na te osiedle, był Albert Borsig, syn Augusta Borsiga, takiego przemysłowca z Berlina, który tu zainwestował swój kapitał w wybudowanie ogromnego koncernu przemysłowego, który składał się z kopalni, koksowni, huty, walcowni. Kiedy wybudował ten wielki koncert przemysłowy, ktoś musiał w nim pracować, więc trzeba było wybudować obok tego wielkiego zakładu pracy duże osiedle. I te osiedle musiało być bardzo nowoczesne na ten XIX wiek, żeby przyciągnąć z głębi Niemiec, zachęcić ludzi, żeby przyjechali tu do do Biskupic, które nikt wcześniej nie znał. Jakie, gdzie te Biskupice? Ale piękny standard, duże osiedle składające się z dwóch części. My znajdujemy się w części tak zwanej południowej, czyli ta część południowa to była część przeznaczona dla zamieszkania, dla tych robotników, zwykłych pracowników tego wielkiego koncernu. Większość stojących tutaj budynków to takie typowe z czerwonej cegły wybudowane familoki. O właśnie, z takiej czerwonej cegły. I tych familoków tutaj się znajdowało aż 66. Ale wszystkie standardy takiego typowego, mitycznego familoka są spełnione. Chociażby, prawda, czerwona cegła, tak, chociażby kotwy mosiężne i śruby, które spinają ten budynek i chronią go przed szkodami górniczymi. No i te charakterystyczne na Śląsku na czerwono malowane obramienia okien. Dokładnie, czerwono-bordowe. Ale przejdźmy się po osiedlu, pokażę właśnie, panu jeszcze inne części. Twórcy tego osiedla zadbali o wszystko dla mieszkańców. Oprócz tego, co pan powiedział, ci ludzie mogli mieć własne ogródki, mogli mieć też nawet komórki, w których chyba nie skłamię, jeśli powiem, że mogli nawet chować świnki, tak? A oczywiście, na Śląsku świniobicie to wręcz bym powiedział tradycja, zabijanie świni, rozcinanie jej. No nie będę wchodził w szczegóły tych zabiegów. Nie tylko domy, to właśnie i ogródki, i te charakterystyczne komórki, bo ci ludzie po tej ciężkiej fizycznej pracy, czy na kopalni, czy na koksowni, musieli gdzieś też odpocząć. Panie Marcinie, proponuję panu spojrzenie na te osiedle z góry, tak z takiego lotu ptaka. Wejdźmy do jednego z tych familoków. O, proszę, tu są jeszcze, zachowały się oryginalne schody, proszę zwrócić uwagę, drewniane schody, oryginalna balustrada, tetralki. Trzyma się, drewniana podłoga. Dojdźmy tutaj, panie Marcinie, do okna. No rzeczywiście, widać całe osiedle bardzo ładnie. Panie Darku, pan wspomniał o czymś takim, że osiedle jest podzielone na dwie części. Tą południową zamieszkiwali robotnicy. W takim razie, kto zamieszkiwał północną? Część północna to była przeznaczona dla tej kadry wyższej, dla tego całego dozoru technicznego. Tam po prostu są inne budynki, budynki o wyższym standardzie, przeznaczone właśnie dla tych urzędników. W tamtej części znajduje się troszkę mniej budynków, ale to są te też budynki o takich funkcjach, jakby to powiedzieć, użytkowo-społecznych, gospoda, sklep. W tamtej części także znajdował się kościół, bo większość ludzi mieszkających na tym osiedlu to protestanci. I tam właśnie w jednym z tych budynków na pierwszym piętrze mieli swoją kaplicę, w której się modlili, uczestniczyli w nabożeństwach.
Można śmiało powiedzieć, że to miejsce w tamtych czasach było takim proletariackim Eldorado, tak? Takim jak rajem najbardziej, dla klasy robotniczej. Tak, jak najbardziej. Która po prostu uznała to miejsce jako swoje miejsce na ziemi. Byli tutaj szczęśliwi, prawda? Tak, tak. Nic dodać, nic ująć. To było naprawdę na tamten XIX wiek prawdziwe Eldorado. To co? Jedziemy dalej. Tak.